W Jeleniej Górze rozmawiano m.in. o sieci połączeń drogowych i kolejowych oraz możliwości pozyskania środków na ten cel w latach 2020-2030. Nie ma takich połączeń, stąd od wielu lat postulowane zbudowanie drogi S3 do granicy. To się, jak mamy nadzieję, właśnie dzieje. To jest oczywiście droga S8 na ziemię kłodzką i przebudowa drogi 35 do aglomeracji wałbrzyskiej. Również łączniki. Jeśli chodzi natomiast o drogi wojewódzkie, to znana, absolutnie, powiedział, nierozwiązana od wielu lat sprawa układu południkowego dróg wojewódzkich i kompletnego braku połączeń równoleśnikowych. Do tej pory to my mówiliśmy w 18 gmin jako ZIT jeleniogórski o problemach, które tutaj mamy. Problemy chociażby komunikacyjne, gdzie zgłaszaliśmy to i do ministerstwa, i do Urzędu Marszałkowskiego. Problemy z niską emisją też zgłaszaliśmy, ale jako 18 gmin, a dzisiaj ponad 100 gmin jednym głosem, wspólnym głosem będzie właśnie mówiło o wykluczeniu komunikacyjnym tej części Polski i o przede wszystkim niskiej emisji, ale co jest też istotne, my jesteśmy regionem turystycznym. Ten przejazd wzdłuż granicy państwa trasą, którą umownie nazywamy trasą sudecką, jest niewydolny, nieefektywny, co uniemożliwia rozwój ruchu turystycznego i w ogóle rozwój południa. Dolny Śląsk jest regionem dwóch prędkości i biedniejszy subregion sudecki rozwija się dużo wolniej niż zamożniejsza północ województwa. Czy dzięki porozumieniu mniejsze gminy mogą mieć w przyszłości szansę na rozwój większy niż do tej pory? O to pytaliśmy podczas wczorajszego walnego zgromadzenia sygnatariuszy porozumienia programu Sudety 2030. Na pewno chcielibyśmy żyć w otoczeniu, które no, rośnie wyżej. Dysproporcja między siłą Wrocławia, jego rozwojem, a resztą województwa jest olbrzymia. W związku z tym już rozmawianie o tym, żeby w przyszłej strategii próbować patrzeć inaczej na Dolny Śląsk niż przez perspektywę Wrocławia, jest po prostu ważne. Jeżeli z tego regionu wyłączy się Wrocław, Zagłębie Miedziowe, to nagle idzie ona w dół, co daje szansę w przypadku polityki regionalnej Unii Europejskiej, polityki spójności, na uzyskiwanie pieniędzy, których już nie udałoby się uzyskać jako region. Podobnie postąpiło Mazowsze, tylko że w Mazowszu sytuacja była o tyle prostsza, że wyłączono Warszawę i natychmiast wszystkie średnie statystyczne spadły. Czyli Mazowsze dalej będzie mogło aplikować o środki, ale już nie Warszawę. To bardzo słuszna idea, aby przygotować swój dokument, który będzie niwelował te różnice. Włodarze okolicznych gmin liczą także na dofinansowanie innych ważnych dla nich inwestycji. My jesteśmy ciągle zainteresowani sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, bo pomimo tego, że statystycznie znowuż województwo dolnośląskie pokazuje, że 90% to już jest zwodociągowane i skanalizowane, to jest wiele takich gmin jak my, nasi sąsiedzi, Lubomierz, Wleń, którzy ten stopień zwodociągowania czy skanalizowania mają w granicach 20-30%, w związku z czym to są jakby podstawowe nasze potrzeby. I wiele innych różnych zadań, jak między innymi wodociągowanie, które jest bardzo ważne teraz w tym momencie, kiedy tak dużo jest susz i z tą wodą jest bardzo ciężko. Podczas walnego zgromadzenia w Jeleniej Górze do programu dołączyli kolejni przedstawiciele. U nas też jest szereg rzeczy infrastrukturalnych nierozwiązanych, jak chociażby wzdłuż drogi 94 budowa drugiego mostu, którego koncepcja została opracowana. Proszę traktować to jako akt solidarności z kolegami samorządowcami z byłego województwa jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Czy kolejna perspektywa unijna przyniesie możliwość realizacji wyznaczonych zadań przez ponad 100 przedstawicieli tworzących porozumienie Sudety 2030? Jedno jest pewne, byłaby to ogromna szansa na rozwój, której szkoda by było zaprzepaścić.